zespół Elan w swoich wyjazdowych błękitno-białych trykotach. Sędziowie tego meczu. Sędzią jest Paweł Okunowicz, na bokach Damian Skórka i Damian Kaliszuk. 1-1 w Toruniu w poprzednim sezonie, 0-0 tutaj w tym ostatnim meczu w delegacji miało miejsce, natomiast ostatnia kolejka, a więc 34 poprzedniego sezonu, mecz praktycznie o pietruszkę. Wyjedzie tutaj Stąporski, ale utrzyma piłkę w boisku, pokazuje się Dobosz. Stąporski zagrywa na pole karne, Kryszak, jeszcze Stefanowicz, jego strzał, no i wysoko ponad poprzeczką uderzył. Stefanowicz, wycofanie w kierunku Kryszaka. Dobosz. Więcej miejsca ma Adam Dobosz, dośrodkowanie, ale to jest raczej centrostrzał, który Paweł Okunowicz, i niewzruszony jest na pewno tym wszystkim. Stefanowicz, no, teraz bardziej trochę sfrustrowany tym, że nie podyktował sędzia karnego. Jeszcze Kraska i ta piłka wpada do bramki. No nieprawdopodobne, 6 gol w tym sezonie Daniela Kraski, a to przypomina mi tylko jednego gola, pierwszego w tym sezonie Elany przeciwko Kotwicy Kołobrzeg. Tam także bramkarz nabił Kraskę, no i Elana na prowadzeniu. No niezbyt poprawne, tymczasem Kościelniak, ładny zwód do lewej nogi, Kościelniak oddaje strzał i 2-0! Elana na dwubramkowym prowadzeniu, ale jest odgwizdana, pozycja spalona. Jeszcze uratował napastnik Jaroty tę piłkę, Skokowski. Niezła centra, na pole karne skakał tam Czapliński, ale jest rzut wolny dla Elany. Dośrodkowanie na pole karne, jest tam Czapliński, zagranie przez bramkę. Gdyby ktoś to wykończył, prawdopodobnie mogła to być bramka wyrównująca. Jeszcze Banaszak, jego strzał w sam środek bramki. Michał Nowak. 5 zawodników, 6 nawet zawodników Jaroty. Niezła wysokość tej wrzutki, ale wybija Urbański, jeszcze strzał, ale w sam środek bramki. Teraz Górka, no teraz mamy więcej miejsca, Kordian Górka, po prawej ma Stefanowicza, Stefanowicz, prawa noga, Stefanowicz, Filipowiak, krył ten krótki słupek. Za chwilę rozpoczniemy drugą połowę tej rywalizacji, już piłkarze rozstawieni w swoich formacjach na tę drugą połowę i gwizdek Pawła Okunowicza. Przypominamy sędziego tego spotkania, a ja zespołu gospodarzy. Kryszak na dobrej wysokości, piłka i Filipowiak. A bardziej tu chodziło o grę fair play. Kościelniak, ładne zagranie w kierunku Kraski. Kraska, okazja na 2-0, ale ostatecznie w boczną siatkę. Przestrzelił Daniel Kraska, ale naprawił jego błąd Kryszak i teraz rozpęta się doświadczony zawodnik Elany. Zagranie do lewej strony, Stąporski, końcowa linia. Stąporski na pole karne, Kraska! Chyba zablokował tam jego strata Szymkowiaka. No i teraz Kościelniak, pokazuje się Stefanowicz, ale Kościelniak skończy to sam, no i piłka przeleciała ponad poprzeczką. Odebrał mu czysto piłkę Urbański, ale jeszcze walczy do samego końca Skokowski, dośrodkowanie, Mysiak niepewnie, jest strzał na bramkę Garbarka, ale to była przestrzeni Mateusz Stąporski, ładny zwód Stąporski, podciął piłkę na pole karne, Kraska głową, jeszcze Lękiewicz do prawej nogi, Lękiewicz! I ta piłka nie wpadnie do bramki. Piotr Skokowski. Piłka w polu karnym, Nowak! Pomylił się, a przed bramką, no tutaj. Banaszak, na pole karne, Garbarek, jest strzał głową, no i Michał Nowak. Piłki w okolice 20 metra, ze strony Piroga i już Lękiewicz. Pokazuje się Kozłowski, Lenartowski, polu karnym, Lękiewicz, kiwa tutaj Piroga. Dośrodkowanie na pole karne, czy zakończy to? Tak! Udało to się zakończyć Kasprowi, będzie Szakowi, 2-0 prowadzi Elana w 90 minucie meczu. I to jest już po herbacie. Już powoli podsumowując sobie sytuację. Myślę, Elany Toruń, no to właśnie takie mecze trzeba wygrywać w taki, może nie w taki sposób, ale akurat dzisiaj to był lepszy mecz na pewno żółto-niebieskich, porównując to, co działo się w tym roku. 2-0 wygrywa Elana. Z Jarotą Jarocin na wyjeździe Daniel Kraska, 20 minuta, 90, Kacper Będzieszak.